Przeczytam najpierw werset, wersety, słowa, które opisują sytuację podobną do dzisiejszej, a trochę różniącą się. Potem przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Uczniowie jednak byli temu niechętni. A co na to Jezus? Czytajmy. Jezus natomiast powiedział: zostawcie dzieci w spokoju. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios. Więc dzieci, tym się różnimy od tych rodziców z opisu, że my cieszymy się, że jesteście. Nie przeszkadzacie nam, oby was było więcej. Poradzimy sobie z wami. Nie przeszkadzamy wam przychodzić do Pana Jezusa. Jezus, gdy powiedział, nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one, szczerych, ufnych, prostolinijnych, należy Królestwo Niebios. I włożył na dzieci swoje ręce, a potem stamtąd odszedł. Słuchajcie, my też będziemy teraz modlić się o dzieci, całą wspólnotą, a ja w waszym imieniu będę wkładał na dzieci ręce w imieniu was i Pana Jezusa Chrystusa. Kamilko, niech ci błogosławi Pan. Rośnij Jemu na chwałę, rodzicom na pociechę, tak byś mogła w przyszłości nieść Ewangelię, tak jak twoi rodzice ją niosą. Rośnij w zdrowiu, rośnij w mądrości, rośnij w szczęściu rodzinnym i naszym wspólnotowym. Amen. Drogi Mateuszu, miło cię tu widzieć na scenie po raz pierwszy. Mam na imię Piotr. Niech ci błogosławi Pan. Niech cię strzeże na wszystkich twoich drogach. Niech ci będzie odpowiedzią na wszystkie pytania i opoką w każdej wątpliwej chwili. Rośnij na chwałę Bogu, na pociechę rodzicom i abyś był współpracownikiem w dziele ewangelizacji ludzkości. Prosimy Pana o to. Tobie tak błogosławimy. I wzywamy, aby On był tym, który te nasze błogosławieństwa doprowadzi do końca. Amen. Amen. Panie Boże, tak bardzo ci dziękuję za Kamilkę, za to, że urodziła się zdrowa. Dziękuję ci za to, Panie, że tak cudownie ją stworzyłaś. I tak dziękuję ci również za to, że Jonatan i Weroniczka tak pięknie ją przyjęli. I proszę cię, Panie, żebyś strzegł ją w każdej chwili jej życia. Tak. Amen. Amen. Ja, Panie, również chcę ci podziękować za Kamilę. Za to, Panie, że jesteś Bogiem, który wysłuchał kolejnej naszej modlitwy. I tak prosimy cię teraz wszyscy tutaj, abyś błogosławił jej, abyś dał jej zdrowie na każdy dzień życia. O tak. Abyś dał jej mądrość, aby potrafiła odróżnić, co jest dobre i właściwe, od tego, co nie jest. Daj jej, Panie, również chleba pod dostatkiem, bo nigdy nie zabrakło. O tak, Ojcze. Proszę cię również, Panie, abyś stał zawsze po prawicy jej, aby się nigdy nie zachwiała. O tak, Ojcze. Daj jej, Panie, mądre serce. O tak. Takie, które będzie ciebie słuchało. Prosimy ciebie, Panie. I proszę, pobłogosław jej. Daj jej szczęście. O tak. By każdy, kto błogosławi, mówił, niechaj Bóg uczyni cię takim jak Jonatan, Weronika i Kamila. O tak. Amen. Amen. Panie Boże, ja tak ci dziękuję za Mateuszka, za to, że w ogóle jest, że Panie, dla ciebie rzeczy nie ma niemożliwych. O tak, Ojcze.
Dziękuję. Że wystarczy, że Ciebie prosimy, Panie, a Ty dajesz nam dobre rzeczy. O, i tak. Najlepsze rzeczy, Panie. Dzięki Ci za to, że Mateuszek z nami jest, że jest śliczny, tak. Że jest zdrowy, że... że każdego dnia jest takim promyczkiem radości. Panie, dzięki Ci za to. I prosimy Cię o przyszłość Jego. O to, żeby był mądry, żeby był zdrowy, żeby był prawym facetem, Panie. Takim mężczyzną, który jest wzorem dla innych. Nie dlatego, że ma dużo pieniędzy, czy dlatego, że jest bardzo wykształcony, ale dlatego, Panie. Oczywiście tego też mu życzymy, ale tak naprawdę chcemy, Panie, żeby był Twoim człowiekiem, żeby jak najszybciej rozejrzał się po świecie, zobaczył wszystkie możliwe opcje, Panie, obejrzał to sobie wszystko i żeby sam zdecydował, że Ty jesteś najlepszą opcją, Panie. O tak. Że z Tobą życie ma sens i że z Tobą każda decyzja podjęta jest słuszniejsza. O tak, Ojcze. Prosimy Cię, Panie, o szczęście dla Niego. O dobrą żonę, o wspaniałych przyjaciół, Panie. O tak. Ja wiem, że to trochę wcześnie, ale Panie, o te wszystkie rzeczy do Niego prosimy. Amen. Amen. Ja też dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam Mateuszka, za to, że jest naszym pięknym słoneczkiem. O tak. I wiem, Ojcze, że będziesz mu błogosławił, bo go kochasz. O tak. Amen. Drogi Ojcze, cieszymy się, że pomnożyłeś naszą wspólnotę od dzieci i jesteśmy bogatsi. Chwała niech Ci będzie. Amen. Kochani, niech Wam błogosławi Pan. I niechaj Was strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Wami swoje oblicze i niech Wam miłości wybędzie. Niech On zwraca ku Wam swoją twarz i darzy Was swoim pokojem. Amen. Amen. Zapraszam. Usiądźmy.